Będziesz komentował teraz, zbliżają się mistrzostwa w Czelabińsku. Co możesz powiedzieć o naszej kadrze? Ja mam nadzieję, że kadra przywiezie medal Mistrzostw Świata pierwszy raz od 2003 roku. Myślę, że czekamy już zdecydowanie za długo. Już kilkakrotnie powinniśmy mieć ten medal. Kilka razy było, przegrywaliśmy walki bezpośrednio o medal. W skrócie mogę powiedzieć, że trzymam bardzo mocno kciuki za to, że ten medal, którego potrzebujemy jako dyscyplina, uda nam się wywalczyć. Myślę, że w tej kadrze jest kilka osób, które jest w stanie sięgnąć po medal. Z tego co wiem, to turniej wygląda na bardzo mocno obstawiony. Tam ze 120 krajów zdaje się będzie reprezentantów. Nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale chyba 710 zawodników aż. Też mi się tak wydaje. Myślę, że to będą jedna z największych imprez w historii, jeżeli nie największa, a odbywa się w Rosji. Rosjanie zawsze robią to z wielką pompą. 2 lata temu Mistrzostwa Europy były rozegrane w sposób spektakularny. Tam nie szczędzą na to pieniędzy i myślę, że tutaj i Federacja Rosji, i prezydent będą chcieli się pokazać i już zapowiadają, że to będą wyjątkowe ich Mistrzostwa Świata. Myślę, że tak właśnie będzie. No dodatkowy smaczek to jest to, że można uzyskać bilet do Rio. Dokładnie tak i dlatego część ekip, które nawet wstępnie mówiły, że nie wiadomo, czy nie zbojkotują swego startu w związku z sytuacją na Ukrainie. W ostatniej chwili jednak stwierdziła, że pojedzie właśnie dlatego, że to jest sport, nie powinniśmy mieszać polityki ze sportem, a przecież to są kwalifikacje do igrzysk i oni nie chcą stracić swojej szansy. No to jakbym ci tak chciał przycisnąć, powiedziałbyś może, kto ma największe szanse? No to ich postaram się odpowiedzieć tak, żeby nikogo nie urazić. Zaczniemy może od kobiet. Myślę, że tutaj liderką jest Kasia Kłys, nasza dwukrotna wicemistrzyni Europy. Ona jest w stanie sięgnąć po medal Mistrzostw Świata. Do tej pory jeszcze go nie wywalczyła, ale myślę, że jest gotowa na to już w tej chwili też mentalnie. Niestety dowiedziałem się dzisiaj, że ma pewne problemy zdrowotne z kolanem i to może pokrzyżować jej plany, ale ja wiem, że często na zawodach jest tak, że tego bólu się już nie pamięta i nie czuje i człowiek walczy najlepiej jak potrafi, więc mocno trzymam kciuki, ale ta kadra jest bardzo z jednej strony młoda, ale też ambitna i ja myślę, że inne dziewczyny też będą starały się dotrzymać Kasi kroku. Jest przecież Agata Ozdoba, która jest aktualną brązową medalistką Mistrzostw Europy. Są młode zawodniczki, które na Pucharach Świata pokazywały się z dobrej strony, czemu miałyby nie zaskoczyć, nie zrobić medalu. Jeżeli chodzi o kadrę męską, to też jest w tej chwili bardzo odmłodzona kadra. Wydaje mi się, że największe szanse medalowe ma Maciej Sarnacki w najcięższej kategorii, a on wygrywał właściwie ze wszystkimi, poza może Rinerem, który wydaje mi się jest poza zasięgiem kogokolwiek w tej chwili. Aczkolwiek myślę, że kiedyś też przytrafi mu się jakaś wpadka, może to byłby właśnie Maciek, czemu nie, ten na pewno byłby rozpoznawalny na całym świecie. Myślę, że trenerzy i Polski Związek bardzo też liczy na Pawła Zagrodnika, który na igrzyskach był piąty. Tak niewielu mu brakowało, żeby wywalczyć ten medal, przecież przegrał go w takiej bardzo kontrowersyjnej sytuacji. Więc on też mentalnie jest gotowy do tego, żeby na tych największych imprezach sięgać po medale. Zobaczymy też jak Damian Szwarnowiecki, który 2 lata temu był właściwie niepokonany w Europie wśród juniorów i młodzieżowców, ale był wybrany najlepszym zawodnikiem Europy we wszystkich kategoriach, więc ta Unia Europejska widziała w nim mega gwiazdę. Niestety potem pechowa kontuzja, on wraca, ale wiem, że z jednej strony na pewno gdzieś tam ma dyskomfort jeszcze bólowy w kolanie, ale na pewno on jest bardzo ambitny i będzie starał się pokazać, że to co osiągnął 2 lata temu to właściwie tylko był początek do jego wielkiej kariery. Czyli mimo tego, że ta kadra jest dość młoda, tak, jest szansa na to, żeby ten medal przywieźć. Są ambitni ludzie, którzy się nie wystraszą, jak że tak powiem, nie będzie tremy. Ja myślę, że tak. Jest Łukasz Błach, który z tej kadry jest chyba najstarszy, ale już dawno był na poziomie takim, żeby z dużej imprezy przywieźć medal. Potrafił wygrać dosłownie właściwie z każdym, ale na jednych zawodach zawsze miał problem, żeby wygrać kilka walk pod rząd. W ostatnim czasie przełamał się, zdobył brązowy medal na Pucharze Świata z bardzo dobrymi zawodnikami. Jeżeli to pomoże mu uwierzyć w swoje możliwości,
To Łukasz też może zaskoczyć. Są też inni młodzi zawodnicy, trzymam za nich kciuki. Myślę, że jest duża szansa, że z tej imprezy wreszcie ktoś wróci z medalem. Czyli generalnie jesteśmy pełni optymizmu. No może nie pełni optymizmu, ale naprawdę trzymam kciuki. Tak naprawdę bez względu na to, kto by ten medal w tym roku wywalczył, byłoby to bardzo dobre dla naszej dyscypliny, to ze względu na to, że to się wiąże z funduszami z ministerstwa na kwalifikację olimpijską. Jeżeli tego medalu nie będzie, wiadomo, że będzie mniej pieniędzy, to się przełoży na mniejszą liczbę startów, na mniej wyjazdów i mniejsze możliwości łapania punktów do rankingu światowego. Dzięki wielkie. Dzięki.